tym naszym pięknym, klimatyzowanym namiocie. Bardzo serdecznie witam na spotkaniu artystów i twórców naszej gminy i gminy Wędrynia. Przede wszystkim witam twórców amatorów naszej gminy i gminy Wędrynia, którzy przyjęli nasze zaproszenie i chcą zaprezentować swój warsztat artystyczny tutaj razem z nami. Witam serdecznie artystów, którzy wystąpią tutaj na naszej scenie. Witam sympatyków i wszystkich Państwa. Szczególnie serdecznie witam panią wójt naszej gminy, Sylwię Cieślar, która jest tutaj wśród nas. Bardzo serdecznie witam też przewodniczącego Rady Gminy, pana Karola Lipowczana. Kochani Państwo, a impreza nasza może się odbyć dzięki pieniążkom pozyskanym z Unii. I spotkanie artystów i twórców gminy Goleszów i Wędrynia odbywa się w ramach projektu Kultura bez granic. Jest ono współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńskich w ramach programu Interreg Republika Czeska i Polska, Rzeczpospolita Polska. W latach 2014-2020 projekt realizowany jest wspólnie z gminą partnerską Wędrynia. I dzięki temu projektowi i tym pieniążkom mamy właśnie ten wspaniały namiot i te piękne promienniki, które nam tu grzeją, i będziemy mogli w Goleszowie robić imprezy też, nawet jak będzie zimno, będzie chlapa, będzie lał deszcz. Nam to nie będzie przeszkadzało. Zresztą ja myślę, że kochani, daliśmy wyraz temu, że nam to nie przeszkadzało, bo w zeszłym roku padał deszcz, a myśmy kolędowali tutaj przy gminie. Czyli możemy się integrować i jest naprawdę tutaj u nas w Goleszowie bardzo serdecznie i mam nadzieję, że również dzisiaj będzie podobnie, a jestem tego pewna. Patronat medialny objął portal internetowy gazetacodzienna.pl i serdecznie wśród Was witam redaktora pana Fryderyka Drala. Kochani, jest to dzisiaj takie święto naszych twórców, artystów i postaramy się przybliżyć warsztaty artystyczne twórców, którzy przyjęli nasze zaproszenie, i poznamy od kuchni, jak wygląda ta praca twórcza artysty. Bo kochani, wiemy, że artysta to jest człowiek taki pełny, bym powiedziała, sprzeczności, i artystę trzeba pokochać, bo on po prostu taki jest. Często tak mówimy, a to trzeba wyboczyć, bo to jest artysta. Kochani, tak naprawdę jest, bo to, co w duszy nam gra i to, co wchodzi głęboko w nas, ono pragnie tego ujścia i ten artysta, chociażby nie chciał, on musi przelać na papier, on musi wziąć masę plastyczną, uformować swoimi rękami dzieło, bo gdzieś to w nim drzemie. I bardzo się cieszę, kochani, że gmina nasza może poszczycić się właśnie tak dużą ilością artystów amatorów. I ja tak patrzyłam na te nasze imprezy, które kiedyś jeszcze wspólnie organizowaliśmy, i doszłam do wniosku, że kochani, to jest prawie chyba 10 lat, jak rozpoczęliśmy, pamiętacie, mieliśmy imprezę, była to scena pasji i talentu, i wtedy pierwszy raz pokazali się nasi twórcy amatorzy. W Gminnym Ośrodku Kultury na dużej sali zebraliśmy tych twórców. W 2010 roku napisaliśmy projekt unijny i z tego projektu została sfinansowana broszurka. I Państwo, artyści, których tutaj też widzę i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, jesteście w tej broszurce. I tak myślę, że to jest gdzieś 2009 rok, kiedy pierwszy raz żeśmy się spotkali jako artyści. Bardzo jestem rada, że dalej kontynuujecie to swoje dzieło, i jestem wdzięczna pani wójt, pani Sylwii Cieślar, że ona objęła patronat nad tą imprezą, że gmina podjęła temat, że pani wójt zauważyła, jak ważna jest sprawa artysty, nie tylko tego, który gra na scenie w Teatrze Wielkim, w Warszawie, w Wrocławiu, ale tu, w naszej małej goleszowskiej ojczyźnie. Kochani, bardzo się cieszę, że tych artystów jest coraz więcej. W tej książeczce ja dzisiaj sobie zadałam trud i odnalazłam 97 nazwisk. I muszę Państwu tutaj jeszcze powiedzieć, że te 97 nazwisk to są certyfikowani twórcy amatorzy naszej gminy, ponieważ oni w 2010 roku otrzymali gminne certyfikaty jako artyści amatorzy gminy Goleszów. Kochani, żeby nie przedłużać, zaraz poproszę tutaj dzieci, żeby odebrały nagrody konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Ale żeby nadać charakter naszej imprezy, pozwólcie, że przeczytam swój wiersz, ponieważ ja też się czuję artystką tutaj Goleszowa i też jestem w tej broszurce. I mam nadzieję, że ten wiersz nakreśli charakter tego bogactwa, które wy, artyści, niesiecie w sobie, a nam, gminie, dajecie poczucie naszej własnej wspólnej wartości. Moje bogactwo. Kiejmiestarka w kolybeczce małej kolybali, stare nasze śląskie bojki dycki śpiewowali. Choć bywało, że stareczka gorską łzeły kali, z wiarą w sercu i nadzieją śpiewać nie przestali. A pieśniczek znali kupę, tak kiejsi bywało, bo na śląski naszej ziemi dycki się śpiewało. Jak się baby na zogonach do kopania brały, to se isto wszystkie bojki poprzypominały. A tak pięknie śpiewkę niosło po całej dziedzinie, że wiesieli się robiło w niejednej rodzinie. W tych pieśniczkach jak w Truwlicy mocka się chowało, historię całą z nimi się przypominało. Tak mi z dumą rozprawiali o piastowskim grodzie i w tradycję przebogatym, mądrym śląskim ludzie. Kiejmistarka tak bogactwo przodków odkrywali, chned mnie w swoim tym śpiewaniu fest rozmiłowali. Łod malućka w sercu chowiem to umiłowani, bo mi dziś o poni ino łostało śpiewani. Choć nie mam majątku, stroju bogatego, nie ma rzech człowiekiem rodu ubogiego, bo moje bogactwo w sercu mam schowane, w spadku po starzykach, z wiarą przekozane. Kochani, myślę, że to wszystko jest też nasze bogactwo. Dziękuję bardzo. I ja bardzo proszę tutaj na scenę teraz naszą panią wójt Sylwię Cieślar i panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolantę Wasińską i dokonamy teraz przyznania i rozdania nagród konkursu plastycznego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Jesień za oknem. Konkurs został zorganizowany w 3 kategoriach wiekowych i pozwolicie Państwo, że poproszę teraz tutaj na scenę laureatów poszczególnych grup wiekowych i bardzo proszę, aby dzieci po odebraniu tych nagród pozostały tu z nami na scenie, a będziemy później na końcu robić takie pamiątkowe zdjęcie, fotografie z panią wójt, z panią dyrektor i mam nadzieję, że pan Tomek Lenczewski uwzględni tą fotografię później w naszej panoramie goleszowskiej, żeby też i reszta społeczności Goleszowa poznała zwycięzców i laureatów tego konkursu. Kochani, bardzo proszę tutaj na scenę dzieci kategorii 3-4 lata, czyli przedszkolaczki. Pierwsze miejsce zdobyła Urszula Kois. Bardzo prosimy. Jest Urszulka z nami? Brawo! Jest Urszulka. Chodź, Urszulko. Chodź, kochanie. Tu do pani wójt tutaj, tak? Drugie miejsce Antoni Galej. Chodź, Antosiu. Trzecie miejsce, czyli na podium również, zdobyła Matylda Pala. Chodź, kochanie, chodź, serduszko. I jeszcze jury przyznało wyróżnienia, kochani Państwo, a wyróżnienie otrzymuje Martyna Łyżbicka, Mateusz Ciomer i Oliwia Zawada. Wiem, że Mateusza chyba nie ma, ale Mateuszek zostanie Mateuszowi przekazana nagroda lub po prostu odbiór będzie w Gminnym Ośrodku Kultury. Brawo, brawo. Kochani, przesuńcie się dalej, dobrze? Bo tu jeszcze więcej dzieci. Przesuńcie się tutaj. A wiecie, że ja mam wnioski takie, jak wy jesteście śliczne, kochane. To może tata pójdzie na scenę też. Zapraszamy. Tak. Kategoria dzieci 5-6 lat. Pierwsze miejsce Dawid Sobuł. Brawa dla Dawida. Nie ma. Drugie miejsce Nikodem. A jest Dawidek. Chodź, Dawidku. Ja od razu przeczytam drugie i trzecie miejsce i będzie troszeczkę szybciej. Drugie miejsce Nikodem Chrapek. I trzecie miejsce Lena Cieślar. W tej kategorii jury również przyznało wyróżnienia, a te wyróżnienia otrzymują Hanna Poloczek, Marlena Jaworska i Sonia Zabraniak. Brawo, brawo. Oj, tu jest, kuć. Chodźcie, tu ustawimy. I ostatnia kategoria wiekowa, 7-9 lat. Pierwsze miejsce Tymoteusz Galej. Zapraszamy Tymoteusza, brawo. Drugie miejsce Wiktoria Gajdzica. I trzecie miejsce Miriam Cieślar. Pomachaj, mamusi, stoisz na scenie, pomachaj, tak, mocno. Ślicznie. I kochani, również w tej kategorii zostały przyznane wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymują Tymoteusz Cis, Uliana Dubniuk, Adam Pajewska, Jerzy Szarzec, który prawdopodobnie Jurka nie ma tutaj, prawda? Bo jest tutaj adnotacja, że zgłosił nieobecność. Na pewno wszystkie nagrodzone dzieci, które nie odebrały tutaj nagród, otrzymają te nagrody. Jest jeszcze. I teraz byśmy prosili... Na środek wspólne zdjęcie. Teraz byśmy prosili fotografa, żeby ustawił jakoś tutaj te dzieci, żebyśmy się... Panie Tomku, prosimy tutaj. Chodźcie tu do przodu. Chodźcie, chodźcie tutaj. Chodźcie. Tutaj, do mnie, chodźcie. No chodźcie bliżej. Jeszcze wyższe osoby. Chodźcie, mniejsze osoby. O, chodź kochanie. O, no, super. I mniejsze dzieci, bliżej. Chodźcie bliżej. Panie wójt, zapraszamy do środka. Ja zapraszamy do środka. Chodźcie, mikrofony trzeba wziąć. Uwaga, ja sobie to przesunę, dobra? Uwaga, ja jeszcze przesunę sobie taki mikrofon, dobra, uwaga. A później będziemy robić wspólne zdjęcie, dobrze? No i co? Uśmiechnijcie się. Będziemy na 3-4 krzyczymy czekolada, dobrze? 3-4 Głośnie! 3 Dziękujemy! Brawo dla tych artystów! Zapraszamy Was! Chodźcie! Do rodziców! Rodzicom! Czekajcie!